Cześć, tu Martyna. Na samym początku chciałabym Was bardzo przeprosić za lekkie zaniedbanie mojego kanału, ale miesięczne ferie zimowe w Polsce troszeczkę rozleniwiły mnie w tym temacie. Ale koniec z tym. Zapraszam Was ponownie w podróż razem ze mną po różnych aspektach Państwa Środka. Zapraszam! Będąc małą dziewczynką, zwykłam słyszeć, że języki to potęga. Będąc dużą, mogę powiedzieć, że całkowicie się z tym zgadzam, ponieważ nie ma nic gorszego niż niemoc porozumienia się z drugim człowiekiem. Martyna, umiem sobą, to jest to? Martyna, ohajo. Kawaina. Więc mając to szczęście studiowania w państwie, którego język w najbliższych latach będzie coraz bardziej pożądany, chcę czerpać z tego doświadczenia garściami, ażeby mój chiński wskoczył na jak najwyższy poziom. Ile razy w swoim życiu usłyszałam ching ciang ciong, które w dosłownym znaczeniu możemy przetłumaczyć na proszę silny biedaku lub powiedz coś po chińsku. Cóż, wszyscy, którzy kiedyś pytali, z dniem dzisiejszym zaczną dostawać odpowiedzi, ponieważ ja, Martyna w Chinach, zaczynam lekcję chińskiego właśnie z Wami. Nie będą Wam potrzebne książki. Nie zagwarantuję również, że po lekcjach ze mną zdacie HSK-a 5, ale może uda mi się chociaż w najmniejszym stopniu zachęcić Was do nauki tych przysłowiowych krzaczków. W pierwszym odcinku Chiński z Martyną chciałabym przekonać Was, że nauka chińskich hanzi, znaków, nie jest wcale taka trudna, a wiele z nich ma niesamowitą historię i powstaje w bardzo logiczny sposób. Tradycyjne pismo chińskie obejmuje około 50 tysięcy znaków. W latach 50. XX wieku w Chinach Ludowych 50% z nich zostało uproszczonych. Tych znaków uczę się ja. Lecz z szacunku do chińskiej kultury, w reprezentatywnym chińskim wciąż używa się tych tradycyjnych. Ja na dobry początek chciałabym przedstawić Wam niektóre z nich w tej uproszczonej wersji, które dzięki prostym zabiegom, jak łączenie tych samych znaków w pary lub w trójki, pozwolą nam na szybkie poznanie i zapamiętanie dużej ilości znaków chińskich. Brzmi nielogicznie? Przejdźmy do praktyki. Znaki, od których zaczniemy, to te tak zwane hieroglify chińskie, czyli fachowym językiem mówiąc piktogramy. Xiangxingzi. Znak jak kształt. 3, 2, 1. Zaczynajmy. Weźmy na przykład znak ren. Co Wam przypomina? Pawka. Kim jest pawko? Człowiekiem. Ren, człowiek. Pobawmy się dalej z słówkiem ren. Co widzicie? Dwójkę ludzi. Co robi jeden? Podąża za drugim. Cung. Podążać za. A co się stanie, jeśli połączymy dwójkę ludzi razem? Znów sprawdźmy na przykładzie mnie i Pawka. Idąc na randkę, potrzeba nas dwoje i nikogo więcej. Mamy wszystkich. Żen, żen. Wszyscy. A jeśli na randkę dojdzie jeszcze jedna osoba, utworzy się wtedy niepotrzebny tłum. Dżung. Tłum. Weźmy się teraz za słówko kou, usta. Kiedyś dla władcy słowo populacja kojarzyło się z tym, ile ust ma do wykarmienia. To też żen kou, populacja. Poznaliśmy już słowo żen, dodajmy do niego jeszcze jedną kreskę. Co dostaniemy? Słówko da. Spójrzcie tylko na Pawka, jaki on jest wielki. Da, duży. Da kou, duży gryz. Bo w końcu czym jemy i pijemy? Ustami. Duży człowiek to dorosły. Da żen, dorosły. A duży tłum to już publiczność. Da dżung, publiczność. Przejdźmy teraz do słówka nü, kobieta. Skąd taki wygląd? Za czasów dynastii Shang dobra żona musiała czekać w domu na męża, klęcząc ze skrzyżowanymi na ramionach rękami.
Kochani, wróciłem! Stąd znak ni, przypominający kobietę w owej pozycji. A co się stanie, jeśli połączymy trzy kobiety razem? Tu już robi się ciekawie i powstaje nam dzien, niedozwolony związek seksualny. Ale to tylko w starożytnym piśmie chińskim. Świat idzie do przodu, a wraz z nim znak dzien, który zmienił także swój wygląd. Z czasem sprawy dorosłych nikomu nie są już obce. I co? I w kilka minut znamy już 12 słów. Mam nadzieję, że nasza pierwsza lekcja zaciekawiła Was na tyle, że w następnym odcinku również zdecydujecie się zajrzeć na mój kanał. W tym celu potrzebuję Waszego odzewu jak nigdy dotąd. Dajcie znać, jak podoba Wam się naukowy charakter vloga. Co Was nurtuje? Czego chcielibyście się dowiedzieć? Z niecierpliwością czekam na Wasze reakcje i komentarze. A tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się w następnym odcinku Martyna w Chinach.